Siemanko, z tej strony Anioł, a dziś kolejny bohater wlatuje na kanał. Bohater, o którego zabiegaliście. Witaj. Zdobyłem Goresz i Skogul. Warto ich zrobić? Nagraj o nich film. Zacznijmy od Goresza, bo on gra obecnie pierwsze skrzypce. Goresz jest jednym z bohaterów do piechoty z drugiej generacji. To, co go wyróżnia od poprzedników, to jego ogromne obrażenia, czy największe w grze. O tym się przekonacie w dalszej części, a to właśnie z obrażeniami do tej pory piechota miała problem. Zanim przejdziemy do umiejętności, klasycznie zapraszam do pozostawienia suba, lajka, dzwona. Zostaw też komentarz, może to być nawet zwykła emotka i lecimy z pierwszą umiejętnością. Umiejętność numer 1. Dzika krew. Legion Goresza zyskuje premię do ataku fizycznego w wysokości 50% oraz zmniejszenie wszystkich otrzymywanych obrażeń o 15%. Dobra umiejętność, można ją porównać do umiejętności wpadania w szał Garuda, z tą różnicą, że Garud ma więcej procent, ale wzmocnienie trwa mniej sekund. W dużym uproszczeniu, jakbyśmy to zsumowali, to Garud tych obrażeń zmniejszy nam o 80%, a Goresz o 90%. Redukcja obrażeń jest przydatna, szczególnie na piechocie, plus spory boost do ataku, a co za tym idzie również do kontrataku. Warto pamiętać, że kontratak piechoty jest zmniejszony o połowę, ale mimo wszystko ta umiejętność zasługuje na piątkę. Umiejętność numer 2. Stalowa skóra. Wszystkie jednostki piechoty w Legionie Goresza zyskują 15% obrony oraz premię 20% obrażeń od kontrataku. Kolejne świetne boosty do obrony i do kontrataku. W porównaniu z innymi bohaterami mamy tutaj sporo procent. Kolejna piątka. Umiejętność numer 3. Bezwzględność. Przeprowadzając kontratak, Legion Goresza ma 50% szans na zadanie dodatkowych obrażeń maksymalnie 5 legionom w pobliżu. Wraz z każdym następnym zaatakowanym legionem obrażenia zmniejszają się o 15%. Efekt można aktywować maksymalnie, mogłyby to być łączne obrażenia o współczynniku 1400 na sekundę. Podzielę to na pół, bo mamy na to 50% szans. Żeby zwiększyć szansę na podwójną aktywację na turę, potrzebujemy albo Skogul, albo skilla Upeta o nazwie Kontruderzenie. Dzięki tej umiejętności mamy 50% szans na dodatkowy kontratak co sekundę. Mocno uśredniając, zadamy obrażenia rzędu 7000 współczynnika obrażeń. Wyższe obrażenie na ten moment może zrobić tylko przebudzona Lilia. Oczywiście tych obrażeń tak nie odczujecie, bo głównie piechota będzie je dostawać ze względu na zasięg umiejętności, więc te obrażenia będą zredukowane o obronę i życie piechoty, więc te cyfry mogą nie być tak spektakularne. Jednak gdyby wam się udało takim pełnym legionem dostać do jednostek dystansowych, wtedy poczulibyście, jak duże są to obrażenia rozłożone w czasie. To tak, jakbyście gotowali żabę. Wróg nie wie, że jego żywot się wkrótce zakończy. Jest to umiejętność, która wykracza poza skalę. Umiejętność, która sprawiła, że na ten moment to właśnie Goresz jest królem piechoty. Tutaj moglibyśmy zakończyć ocenianie umiejętności. Ta umiejętność sprawia, że jest to postać na szóstkę, ale dokończmy to, co zaczęliśmy. Umiejętność numer 4. Niszczycielska armia. Podczas oblężenia miasta lub bastionu, Legion Goresza zyskuje 20% ataku. Czym jest bastion, możecie sobie kliknąć na tekst. Przydaje się przy paleniu wrogów czy przejmowaniu bram. Dla większości graczy ta umiejętność nie jest przydatna, ale dla dowódców rali na pewno przyjemna, chociaż niewybitna. Te oceny są bardziej podwójne, ale ta umiejętność nie jest całkowicie bezużyteczna, dlatego tutaj damy dwójkę. Umiejętność numer 5. Przebudzenie. Całkowita dominacja. Legion Goresza zyskuje 60% ataku fizycznego oraz redukuje odnoszone obrażenia o 20% na 6 sekund. Samo przebudzenie jest ok. Game changerem nie jest, dlatego tutaj damy czwórkę. Podsumowując, jest to bohater na szóstkę.
totalnie inny poziom od poprzedników. Już przy 5-5-5-1 potrafi zrobić naprawdę dużo. Myślę, że przebudzenie nie jest konieczne, ale jeśli macie za dużo legendarnych tokenów, to zawsze możecie go przebudzić. Szczególnie te dodatkowe 5% redukcji obrażeń może zwiększyć waszą przeżywalność. A z drzewkiem od piechoty ten bonus może trwać 7 sekund. Jest to zdecydowana większość czasu na polu walki, gdy już zaczniecie starcie. Jeśli ktoś chce mieć piechotę, która nie służy tylko do tankowania, to Goresz spełni jego oczekiwania. Drzewko talentów tak się prezentuje, powiedziałbym dosyć standardowo. Atak, bucik, KP, serce, obrona piechoty, egoizm. Nasz legion otrzymuje o 4% mniej obrażeń od umiejętności bohatera. Oczekujący zabójcy zwiększa prędkość marszu o 30%, gdy liczba jednostek jest mniejsza niż 30%. Pomaga nam w ucieczce, pomaga nam na przykład w dogonieniu kogoś, gdy mamy mało jednostek. Przyjemny talent spośród tych dwóch pozostałych, no jedyny słuszny wybór można powiedzieć. Pierwszy grubszy talent, jaki bierzemy, to opanowanie. Gdy twój legion używa umiejętności wpadania w szał, zyskuje schronienie, co zwiększa jego obronę o 4% na 3 sekundy. Ten efekt można aktywować raz na 10 sekund. Ostatecznie można byłoby wziąć ten drugi talent, ale myślę, że dla piechoty jednak obrona ma większe tutaj znaczenie. Idąc dalej, wielki podbój. Twój legion otrzymuje o 4% mniej obrażeń od normalnego ataku. W końcu coś pod obrażenia, można powiedzieć. Ostatnie słowo. Twój legion zadaje o 4% więcej obrażeń od kontrataku. Można by wziąć rektyfikację, żeby troszkę podleczyć, ale myślę, że nam zależy tutaj jednak na obrażeniach. Obrona flanek. Twój legion otrzymuje o 75% mniej dodatkowych obrażeń z powodu bycia otoczonym. Reszta talentów po prostu aż tak dużo nam nie da. Tarcz nie mamy. Ostatecznie można by wziąć zachęcający taniec, ale myślę, że na wojnie jednak obrona flanek będzie lepsza. I teraz bardzo ważny, bardzo dobry talent. Można powiedzieć kluczowy dla tej pary Goresza i Skogul. Żelazna wola wydłuża czas trwania efektów wzmocnień uzyskanych dzięki umiejętności wpadania w szał o 1 sekundę, gdy twój legion składa się wyłącznie z jednostek piechoty. Ten talent zapewni nam wydłużoną redukcję obrażeń oraz wydłużony czas zwiększonych punktów życia, które zapewnia nam Skogul. Gotowość do walki jest dobrym talentem, ale myślę, że w tej parze dwójka bohaterów daje nam wzmocnienia. Ten talent Żelazna Wola działa z wzmocnieniami, więc moim zdaniem jedyny słuszny wybór. Przechodzimy do drzewka przeżywalności. Ogólna obrona. Zwiększamy naszą obronę o 2%. Dalej szybka analiza. Twój legion otrzymuje o 4% mniej obrażeń od kontrataku. Piechota w tej mecie naprawdę dużo obrażeń będzie otrzymywała od kontrataku, bo większość graczy będzie jednak miała tą Skogul. A Skogul opiera się na kontratakach, więc redukcja tych obrażeń jest naprawdę dobrym pomysłem. Wielki podbój. Twój legion otrzymuje o 4% mniej obrażeń od normalnego ataku. Zmniejszanie obrażeń z Syndriona chyba jest bardzo przyjemne, a na normalnych atakach ten bohater głównie bazuje. Kolejny grubszy talent. Nieugięty duch. Legion trafiony normalnym atakiem ma 10% szans na zyskanie efektu twardziela, który zmniejsza obrażenia otrzymywane od umiejętności bohatera o 8% na 5 sekund. I ostatni punkt, który nam zostanie, możemy wydać w ogólne zdrowie. Jak widzicie, drzewko dosyć, można powiedzieć, defensywne, ale naprawdę u Goresza nie potrzebujecie jakoś zwiększać tych obrażeń. Jeśli zwiększycie przeżywalność, to Goresz po prostu z umiejętności zada naprawdę dużo obrażeń. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego pokazuje to na przykładzie Garuda, to pokazuje to z tego względu, że Goresza nie mam, a drzewko piechoty i przeżywalności obaj bohaterowie mają takie same, więc pokazanie buildu na innym bohaterze po prostu nic nie zmienia. Najlepszą parą dla Goresza jest oczywiście Skogul. Z reguły to Goresz powinien być dowódcą z drzewkiem z filmu, ale niewielu wie dlaczego. Dlatego wam powiem, ale nie rozpowiadajcie, to tylko tak między nami. Skogul jest wybitna z Goreszem, dlatego że jej aktywna umiejętność sprawia, że zadajemy 2 kontrataki na sekundę przez 6 sekund, a z drzewkiem 7. Podwójny kontratak za to sprawia, że trzeci skill Goresza ma szansę aktywować się również 2 razy na sekundę.
A z poprzedniej części filmu wiemy, że trzecia umiejętność zadaje potężne obrażenia, które Skogul potencjalnie zwiększa dwukrotnie. Mniej optymalne pary, za które nikt wam rąk nie utnie, to na przykład Madlen. Tutaj taka uwaga, że to Madlen powinna być pierwsza z tego względu, że wzmocnienia się nadpisują i to silniejsze wygrywa. A obie postacie zapewniają identyczne wzmocnienie w postaci ataku fizycznego, dlatego chcemy, aby to Madlen była pierwsza, bo jej wzmocnienie trwa 4 sekundy, a wzmocnienie Goresha 6 sekund. Z odpowiednim talentem byłoby to 5 i 7 sekund, a chcecie, żeby ten bonus do ataku trwał jak najdłużej. Sytuacja z Garudem wygląda podobnie, obaj zapewniają wzmocnienie w postaci redukcji obrażeń, więc będą się na siebie nakładać, przez co będziemy tracili cenny czas tych wzmocnień, a tego nie chcemy. Już lepszym wyborem byłaby Teja. Po pierwsze wzmocni nasze obrażenia od trzeciej umiejętności, da nam trochę obrony, trochę ataku, zmniejszy obrażenia od umiejętności bohaterów, magowie będą mogli nam naskoczyć. No i oczywiście przebudzona Teja zapewni jakąś tarczę ziomeczkowi obok. Ostatecznie możecie spróbować również z Bakarem czy Niką. Bakar czy Nika nie są jakoś specjalnie polecani, nie są to beznadziejne postacie. Bakar ma kilka przydatnych efektów, a zmniejszenie HP o 30% od Niki jest naprawdę mocarne, szczególnie w walce przeciwko piechocie, która tego HP ma najwięcej. Mimo wszystko do Goresha po prostu Skogul pasuje najlepiej. Artefakty, jakie możemy brać pod uwagę, to oczywiście Torkwę z Kościanego Ducha, dodatkowa obrona, zmniejszone obrażenia od normalnego ataku, czy boost do kontrataków. Są to naprawdę genialne efekty. Moim zdaniem w tym momencie jest to top 1 przedmiot dla piechoty. Bardzo uniwersalny, zadziała z każdym legionem. Drugim ciekawym przedmiotem jest zbroja ze smoczych łusek. Również jest genialna, jednakże przeznaczona jest głównie dla bohaterów rzucających tarcze. Mimo to bonus do HP na pewno jest bardzo przyjemny. Młot bojowy czy kieła Szkari też dadzą radę. Pety, jakie możemy używać, to niedźwiedź brunatny i jadowity jaszczur. Różnica między nimi jest taka, że brunatny niedźwiedź zada obrażenia maksymalnie 5 wrogom w pobliżu, czyli głównie piechocie, a ona ma dużo obrony i życia, więc te obrażenia będą zredukowane dosyć znacznie. Jadowity jaszczur ma szansę zadać obrażenia każdemu, kto was zaatakuje, bez znaczenia jaka jest ilość wrogów i jak daleko się od was znajdują. Dlatego mój wybór pada tutaj na jaszczura. Pamiętajcie, że swojemu petowi musicie zaaplikować kontruderzenie, żeby jeszcze zwiększyć szansę na zadanie obrażeń Goresha z trzeciej umiejętności. Bo jak wiecie, ta umiejętność peta działa jak dodatkowy kontratak. W tym odcinku to wszystko. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.